Jezu nasz najwyższy kapłanie i nauczycielu, błogosław nas kapłanie, uczyń nas świętymi w wierze, świętymi w czynie, godliwymi w pracy duszpasterskiej. Napełnij nas świętością aniołów, mocą męczenników, wiarą wyznawców. 15 listopada w Kurii Metropolitalnej we Lwowie odbyło się spotkanie Rady Kapłańskiej wraz z dziekanami naszej archidiecezji na czele z metropolitą Mieczysławem Mokrzyckim oraz biskupem pomocniczym Edwardem Kawą. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą w intencji księży oraz o nowe liczne powołania do Winnicy Pańskiej, którą poprowadził arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Na początku spotkania arcybiskup przywitał nowo wybranych członków Rady Kapłańskiej oraz rozdał nominacje nowo powołanym. Podczas spotkania sekretarzem Rady został wybrany na 4-letnią kadencję ksiądz Mateusz Świstak. Mieczysław Mokrzycki podsumował główne wydarzenia minionego roku, jakie miały miejsce w życiu archidiecezji lwowskiej. Na spotkaniu omówiono także aktualne sprawy duszpasterskie oraz propozycje i zalecenia na przyszłość. W szczególności poruszono kwestię związaną z duszpasterstwem parafialnym, podkreślano wagę kazań codziennych, katechizacji dorosłych oraz zaakcentowano wagę większego zaangażowania świeckich w życie Kościoła. Następnie podnoszono aktualne problemy życia Kościoła i formułowano pewne plany na przyszły rok. Również omawiano etapy drogi synodalnej w parafii, dekanacie oraz całej archidiecezji lwowskiej. Na spotkaniu Rady Kapłańskiej dziekani oraz radni mieli okazję przedstawić swoje propozycje oraz pytania dotyczące życia wspólnot parafialnych archidiecezji lwowskiej. W Uczacy jest kościół i parę lat temu został zabrane tam ołtarze do jednego kościoła, do drugiego i ludzie, kiedy pewnego z... Uście Zeleny. To jest taki duży kościół nasz. W Czerwkowskim dekanacie, że po prostu oni są otwarci, można dojść, ale tam rzeczywiście na Krakowcy też tam jest tylko jedna osoba. Kościół już przestajemy użytkować, widzimy, że nie ma perspektywy, a ktoś chce oddać, tak? Użyczyć. A jak oni nie zechcą, jak ustawa prawnego, albo nam dajecie, albo nie, bo też wiemy, jak się nie mamy na własność, to będziemy wkładać pieniędzy na remont. Bo to ktoś musi fachowo zobaczyć, ale tak, no są papiery, są, jest pieczątka, gdzie zarejestrowane, no jest, wszystko jest, okej. Okay. Czyli też tylko sobie podał pieczątkę tak robił. No i te dokumenty wszystkie są nieważne, czy bo nie wiem, myślę, że już nie trzeba, tylko ja wiem, że nie wszyscy księża. Wasze propozycje, bo to powiem, że kurier coś pomaga, kurier para. Jakbyście bez znaczenia do takiego księdza Bogu nie ja jestem zwolennikiem tego, tak jak mówił ksiądz dziekan Kazimierz, żeby rzeczywiście w czasie wizytacji, jeśli mamy w jakimś konkretnym dekanacie, po prostu zrobić porządek. No nie? Czyli jeśli przyjeżdża biskup, przyjeżdża kanclerz, czy nawet przyjeżdża ten, żeby rzeczywiście, tylko jak to wygląda w praktyce, nawet czasami te księgi, które są przez księdza kanclerza proponowane od kurii, często są w czasie wizytacji jeszcze powinięte w tej folii i normalnie po prostu no, w trakcie wizytacji my je rozpakowujemy, nie? Żeby można było no, księdza zachęcić, żeby te księgi jakby zaczęły swoje no, powiedzmy, życie.